Dzień dobry Państwu, witajcie, drugie śniadanie Mellera. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim widzom i wszystkim tym, którzy wpłacają na zrzutce.pl na realizację tego programu. Dzięki Wam powstaje. Bardzo uprzejmie dziękuję. A ze mną Dariusz Rosiak, Tomasz Stawiszyński. Miałem przygotowanych kilka tematów, od których chciałem zacząć, ale przeczytałem rano, bo nagrywamy w piątek wyborczy wywiad z generałem Noskiem, byłym szefem kontrwywiadu wojskowego, który w zasadzie powtarza tezy swojego podwładnego generała Pytla w głośnym wywiadzie sprzed paru miesięcy, mówiąc krótko, rządzi nami Rosja. Można by długo streszczać te tezy. Ja miałem kilka zdziwień. Po pierwsze zobaczyłem, skojarzyło mi się trochę jak w serialu Czernobyl, że dajcie więcej, reaktor wytrzyma. Znaczy nie podziałało z generałem Pytlem, który oskarżał, że rządzą nami agenci Rosji, no to zróbmy jeszcze raz to samo. Po czym na początku czytam jako argument byłego szefa kontrwywiadu powołanie się na Tomasza Piątka i Grzegorza Rzeczkowskiego. I ostatnio nawet Tomasz Lis, który zrobi wszystko, żeby przywalić PiS-owi, no to się podśmiewywał z metodologii Piątka, który łączy kropki, po prostu wszystko ze wszystkim mu się kojarzy. I im dalej w ten wywiad, tym jest, nie wiem, czy śmieszniej, czy groźniej, a nie ma najważniejszej rzeczy. Znaczy, jak tak zinfiltrowana przez Rosję władza, tak prorosyjska władza, kierowana przez Rosję, co oni robią w sprawie wojny w Ukrainie, czyli krótko mówiąc, jak to się dzieje, że nie ma chyba drugiego kraju, który tak wspiera Ukrainę w tej wojnie. Można by tak długo, ale zbieg okoliczności, bo ty, Tomek, komentowałeś wtedy ten wywiad Pytla, teraz mamy powtórkę z rozrywki, no i, znaczy z rozrywki, to nie jest rozrywka, znaczy powstrzymuje się przed pinami. No dobra, Tomek. No, przyznam szczerze, że też rano czytałem ten wywiad i pomyślałem sobie, że pewnie od tego zaczniemy, bo przypomniałem sobie, jak rozmawialiśmy o tym wywiadzie generała Pytla, a potem zaraz dostałem SMS-a od ciebie i już wiedziałem wtedy na pewno, że o tym porozmawiamy. To jest rzeczywiście coś takiego, co od wielu stron by można analizować, ale najpierw bym powiedział przede wszystkim, że jest pewna cecha charakterystyczna dla myślenia spiskowego, a mam wrażenie, że tu mamy do czynienia z myśleniem spiskowym, bo tu nie ma dowodów, jest tylko pewna spekulacja, rozumowanie, są jakieś poszlaki właśnie, które generał interpretuje i składa w pewną narracyjną całość. Jest pewna cecha, która wydaje mi się niedoceniana często w tym, jak o teoriach spiskowych rozmawiamy i myślimy, mianowicie ich niebywała żywotność, ich całkowita odporność na argumenty, na negatywne weryfikacje, na falsyfikacje wreszcie. Innymi słowy, tutaj mamy do czynienia z taką strukturą myślową, która niezależnie od tego, co byś jej przeciwstawił, i tak będzie dowodziła swojej prawdziwości. Więc jeśli ktoś już wejdzie w to uniwersum spiskowe, to jest duża szansa, że z niego prędko nie wyjdzie, bo każda wątpliwość, każda luka, każda okoliczność, której można użyć, żeby potwierdzić jakąś wyjściową tezę, a teza wyjściowa jest tutaj taka, że mamy do czynienia z głęboko zakonspirowanym spiskiem i mamy do czynienia z agenturą de facto albo ludźmi sterowanymi przez agenturę u władzy w Polsce i to od dawna, no każdy taki argument będzie tę tezę tylko wzmacniał. I pamiętam bardzo dobrze takie trwające często godzinami dysputy w mediach społecznościowych wokół wywiadu z generałem Pytlem i pamiętam różne wymiany, do których tam dochodziło, i przekonani pozostali przekonani, nieprzekonani pozostali nieprzekonani. Ja zaproponowałbym taki eksperyment myślowy, którego zresztą kiedyś użyłem w jednym z tekstów w odniesieniu do teorii spiskowych dotyczących COVID-u. Jak pamiętacie, jak się zaczął COVID, to był wysyp teorii spiskowych, nie tych akurat związanych, nie wiem, z źródłami samego wirusa, tylko z tym, o co tu właściwie chodzi, do czego ta pandemia zmierza, po co to jest i jak to się skończy. No więc teza była ogólna w tych różnych narracjach spiskowych taka, że mamy do czynienia z bardzo przemyślaną akcją mającą na celu wprowadzenie totalitaryzmu sanitarnego. Zostaniemy wszyscy zaszczepieni, zaczipowani, każdy nasz ruch będzie ewidencjonowany. W swej chorzej logice trzyma kupy. A
jaki jest... Ale właśnie chcę, jak mi tylko dosłownie dwa zdania jeszcze pozwolisz dokończyć, to powiem, dlaczego te analogie tutaj czynię. No więc miały być te paszporty, miał być kontrolowany każdy nasz ruch, miały tutaj dojść do totalnych reorganizacji wewnątrz międzynarodowej europejskiej polityki, miał to być moment przełomowy i tak dalej, i tak dalej. No i nic się nie stało. To znaczy po tej chwili 3 latach od momentu, jak pandemia wybuchła, gdzie ten reżim sanitarny, gdzie te inwigilacje, gdzie te bardzo daleko idące reorganizacje życia? No nie ma tego. Nie ma tego, tylko nikt już specjalnie nie pamięta, co wtedy mówiono i nie łączy ze sobą tych dwóch okoliczności, że wtedy wszystkim się wydawało, że mamy do czynienia z takim właśnie spiskiem, a dziś nic z tego nie wyszło i to w żaden sposób jakby nie unieważnia tych przekonań. No więc ja bym proponował, żeby w analogiczny sposób pomyśleć o tej sytuacji i zastanowić się na przykład, dlaczego przyjeżdża tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych. Dlaczego wobec tego amerykańscy politycy i amerykański wywiad nie ostrzega przed agenturą rosyjską głęboko zakonspirowaną w Polsce? Dlaczego, to o tym mówiliśmy, rząd pomaga Ukrainie? No oczywiście można powiedzieć, że to jest wszystko wynik głęboko zakonspirowanego spisku. Chodzi o to, żeby ukryć swoje intencje jak najgłębiej, więc się robi dokładnie na odwrót. Ale powtórzę to, co wtedy mówiłem, idąc tą logiką, najgłębiej zakonspirowanym rosyjskim agentem jest Wołodymyr Zełenski, który jest po prostu tam wstawiony na sam czubek tego wszystkiego. Great mind think alike. Myślę, że w tym momencie generał Nosek będzie my boy. Ale to poczekaj, Darek, to dlaczego rosyjska agentura, która rządzi Polską, wysyła na przykład kilkaset czołgów, żeby Ukraińcy zwalczali mocodawców tej agentury, która rządzi Polską? I inne przykrości. Nie dam się wciągnąć w tę prowokację. Jaką prowokację? Nie. Generał Nosek. Nie. Słuchaj, to był szef kontrwywiadu. Gazeta Wyborcza, poważna gazeta. Tomek jest lepszy z logiki, ale moim zdaniem nie da się udowodnić rzeczy, które nie istnieją. No, oczywiście, tak. Nie da się. Wiem o tym, bo pisałem książkę o Stanisławie Supłatowiczu, Satoku, który twierdził, że jest Indianinem. I nie da się udowodnić, że w czasie, kiedy kończył szkołę w Radomiu, nie walczył z niedźwiedziem wręcz w Kanadzie. To jest niemożliwe do udowodnienia, bo są możliwości, można sobie wyobrazić sytuację, w której zostaje przetransportowany do Kanady i tam walczy z tymże niedźwiedziem. To, o czym rozmawiamy, to jest tęsknota za tym, żeby świat był jednoznaczny i żeby PiS był jednoznaczny. I żeby oprócz tego, że jest niedemokratyczny, że łamie wszystko, co można złamać, jeśli chodzi o konstrukcję państwa, prawa i tak dalej, jeszcze na dodatek, żeby z ruskimi współpracował. Bo to nam jest potrzebne do tego, żeby wypełnić tę konstrukcję. To, że to się nie trzyma kupy, no nie trzyma się, ale to nie jest jedyna rzecz, która ale się wiesz, nie trzyma. Ale ja rozumiem, że w przypadku, gdyby oni prowadzili politykę jak Orban, no to wiadomo, no to się trzyma. Ale tu? Znaczy... Ale nie mogą takiej polityki w tej chwili, nie mogą takiej polityki prowadzić. Wydaje mi się, że ta prorosyjskość PiSu była możliwa do Smoleńska. Po Smoleńsku jest niemożliwa. Bo jak wiadomo, rosyjski prezydent zabił polskiego prezydenta według narracji PiS-u. No ale jest jeszcze nie można. Tu już oparta jakoś bardziej na sensownych przesłankach, że do 24 lutego były na przykład tam umizgi Marine Le Pen, proputinowscy politycy czy z Włoch. Tak, ale to no, oczywiście zależy, jak na to patrzymy. No, możemy na to patrzeć jak na politykę po prostu i PiS liczy, na czym może zyskać, na czym może stracić i wychodzi mu, że zbliżenie do pewnego stopnia z Le Pen się opłaci, albo możemy przyjąć, że skoro się zbliża z Le Pen, a Le Pen brała pieniądze z rosyjskiego banku, to znaczy, że PiS jest spenetrowany przez rosyjskich agentów. No tak. No, ale to tak na poważnie, bo mówimy jednak o byłym szefie kontrwywiadu, tak? Czyli z założenia powinien być to poważny człowiek. I jeszcze w dodatku drugie założenie, że
przyszłości może znowu pełnić wysokie stanowisko. Znaczy, ja sam się je pytam, ty się śmiejesz, no ale... Czy oni tak na serio? Znaczy, czy to jest po prostu już, że po prostu logika nawalanki tej naszej w Polsce... Myślę, że tutaj już chyba trzeba szukać, że można powiedzieć wszystko. Korzeni tego, tak. Że w zasadzie... no nic innego nie pozostaje. Skoro mamy taką możliwość, no to jeszcze powiedzmy na dodatek, że PiS jest prorosyjski w sensie takim, że jest kompletnie zinfiltrowany przez Rosjan. Tylko to jest naprawdę sytuacja moim zdaniem bardzo niebezpieczna, to znaczy wpuszczanie do głównego obiegu bardzo poważnych mediów w tonie niezwykle serio treści, które właśnie mają taką strukturę, o jakiej mówiliśmy, treści, których nie sposób w żadnym razie zweryfikować, które mają tendencję do takiego wytwarzania struktur myślowych o charakterze kuli śniegowej, że tam się kolejne i kolejne i kolejne warstwy pojawiają. No, mówisz o Smoleńsku jako o czymś, co w jakiś sposób mogło zastopować te tendencje ewentualne prorosyjskie wewnątrz PiS-u. No, można, posługując się logiką z tego wywiadu, powiedzieć, że Smoleńsk był być może właśnie autoryzacją agentury. To znaczy chodziło o to, żeby zrobić coś takiego, co już całkiem odwróci uwagę od potencjalnych rosyjskich szpiegów, co da podstawę do wyraźnie antyrosyjskiej... Ty się marnujesz tej naprawdę, tutaj uważam, że Hollywood czeka. No wiesz, naczytałem się trochę tych teorii spiskowych i tu jeszcze bym odpowiedział, bo wiesz, pojawiają się często takie argumenty wśród osób, które w jak najlepszej wierze tego typu teksty czytają, tak było w przypadku generała Pytla, i mówią, no tak, to jest właśnie poważny człowiek, to jest ktoś, kto przecież zęby na tym zjadł i kto z tego powodu w każdym razie zasługuje na poważne traktowanie. No więc pierwsza odpowiedź jest taka na tego typu argument, że to akurat mówi ten czy inny człowiek, jest drugorzędne względem tego, jak jest zbudowana ta wypowiedź, a ta jest zbudowana typowo jak teoria spiskowa, ale druga odpowiedź jest taka, że to jest zjawisko niezwykle popularne w świecie bogatym, rozległym teorii spiskowych. Ja tych książek teoriospiskowych i teoretycznie analizujących fenomen teorii spiskowych i będących ekspresją myślenia spiskowego mam w domu całkiem sporo. Nawet się zastanawiałem, czy nie przynieść tutaj takiego dzieła, które, tylko że ono jest bardzo grube, które mogłoby być ilustracją. Otóż jest na przykład taka postać Peter Duisberg. To jest biolog molekularny, wybitny naukowiec, prawie kandydat do Nagrody Nobla swego czasu z dziedziny wirusologii, który jeszcze w latach 80. negował relacje pomiędzy wirusem HIV a AIDS. Twierdził, że to AIDS jest chorobą wywołaną przez styl życia, nadmiar używek i w ogóle takie frywolne podejście do swojego zdrowia, a HIV jest nieszkodliwym wirusem, którego albo w ogóle nie ma, a jak jest, to w ogóle nie robi żadnych szkód. No i jest taka ogromna, gruba książka napisana przez wybitnego naukowca. Przedmowę do tego napisał Kary Malis, to jest też noblista z dziedziny chemii, bardzo ekscentryczna skądinąd postać. Jest tam mnóstwo tabel, wywody są niezwykle skrupulatne, kompetentne, pełne danych, a jest to od początku do końca wytwór właśnie tego rodzaju myślenia, o jakim rozmawiamy. Więc to, że akurat mówi to ktoś z tego typu tytułem czy z takim doświadczeniem, to nie znaczy automatycznie, że nie ma tutaj właśnie tego typu opowieści. No ale większość teorii spiskowych dotyczących COVID-u, no oczywiście, że były, nie wiem, Edyta Górniak i tego typu postacie też były, ale... Tak. Ale sporo tych teorii opierało się na danych, danych uzyskanych w badaniach jakiegoś profesora z Kanady albo ze Stanów Zjednoczonych, albo skądś tam, prawda? Także to tym bardziej pokazuje, że no, jakby no, teorie spiskowe są oparte na badaniach, jak wiemy. Na badaniach, na faktach uzyskanych przez naukowców. Ale teraz bez kpiny. Tu zarówno odwołując się do twoich tych dyskusji po wywiadzie z Pytlem i no, do twojej obserwacji mediów, bo w tej spiskowej teorii Pytla i Noska no, brakuje mi
jednak nawet w logice spiskowej, ale tego wyjaśnienia, jak to się ma do tego totalnego wsparcia przez Polskę, jednak, która ma takie władze, a nie inne, wysiłku wojennego Ukrainy. Relacje Zełenski-Duda, nasze setki czołgów pod Charkowem, przemysł pracujący na potrzeby, no długo by wymienić, wszyscy to wiemy. To więc jak to ma pracować? Musiałbyś się ich spytać. No przypuszczam, że wytłumaczeniem może być to, że Amerykanie nas zmuszają do tego na przykład. Ale co, wiedzą, że rządzi tutaj rosyjska agentura? Kontrolując rosyjską agenturę. Nie, no prawdopodobnie puszczasz nas również. Ale nie wpuszczam, no zrozum. To jest bardzo proste. Prawdopodobnie także służby amerykańskie są zinfiltrowane przez agenturę rosyjską, więc to jest jakiś wspólny tutaj, wspólna operacja tych służb. Nie no, myślę, że to rzeczywiście to są takie rzeczy w przypadku wywiadu z generałem Noskiem, po których ta rozmowa się trochę prześlizguje. Jest tam wspomniane o tym, że to wszystko jest rzecz jasna dla kamuflażu i że PiS dopiero wtedy zaczął tę pomoc nieść, kiedy zorientował się, że społeczeństwo jest tak nastawione proukraińsko i że w związku z tym straciliby na tym politycznie, gdyby nie tej pomocy nie uruchomili. No więc to rzecz jasna w logice spiskowej się mieści. PiS się zorientował, że Polacy jednak pomagają Ukraińcom. W związku z tym musi się jakoś dostosować do tego. No to można było, wiesz, tam, jak to mówią, lip service, tak? No, coś tam. I perfidnie ukrywa swoje intencje, jak zwykle. Nie, no ale to oczywiście to się nie trzyma rzeczywiście kupy, to trzeba tak dosztukować. Nie, wiecie, co przeze mnie przemawia, zupełnie poważnie. Mianowicie to, że całe życie spędziłem, że teorie spiskowe to tamci. To jest nieprawda. I po prostu, kiedy widzę, kiedy szaleństwo ogarnia mój świat, nadal nie potrafię w to uwierzyć. To znaczy, kiedy ludzie, media, które wydawało mi się, no są moim światem, są racjonalni, nagle widzę, że wpadają w odmęty szaleństwa. Ja po prostu nie jestem w stanie tego jakby zaakceptować, że były śmichy, bo tamci mają te antysemickie teorie spiskowe, a tamci coś tam. Ale my to jesteśmy... troszeczkę przesadzam, ale wiecie, o czym mówię. Znaczy, że żyję w świecie wyrosłym z oświecenia kierującym się racjonalnymi przesłankami. I nagle widzę, że mój świat oszalał po prostu. Czego wywiad z generałem Noskiem jest najlepszym przejawem, jeszcze miejsce, w którym się ukazuje. Teraz komentarze już czekam na te wszystkie, jak to wreszcie. Tak, taka jest prawda po prostu. To jest niesamowite. Ja nie jestem w stanie tego w pewnym sensie ogarnąć, że zastanawiam się, mam taką roboczą teorię. Kiedyś napisałem złośliwy felieton w jakimś 7 roku rządów Platformy, drąc łacha z braci Karnowskich i tam ich teorii różnych spiskowych i tak dalej. Ja mówię, no zebrali łomot w tych wyborach 6-7 razy, to już po prostu świrują zupełnie. I mam wrażenie, że teraz dzieje się odwrotna rzecz u nas. Nie sugeruję, że mówię, ja tu biorę na kartę, że po prostu ten mój świat po prostu przegrywa kolejne wybory za wyborami. Luminarze tego świata nie rozumieją, co się dzieje, nie wyciągają wniosków z kolejnych przegranych wyborów, no i po prostu następuje jakaś radykalizacja tych interpretacji. Jednym z przejawów tego jest właśnie teoria, że rządzi nami ruska agentura, a ta wojna w Ukrainie, nie wiem, może pójdą krok dalej, bo ja czytam na jakichś takich konfederackich profilach, że tak naprawdę tam nie ma żadnej wojny, że to wszystko ściema. Inscenizacja. Inscenizacja Żydzi, wiadomo, i tak dalej. Więc może za chwilę dowiem się od ludzi z mojej bańki, że właśnie tam nie ma żadnej wojny. Nie wiem, to trochę mi ręce opadają jak liście, więc to jest przyczyna moich kpin, bo jak wiesz, jak kot na Saharze, nie ogarniam tej kuwety, serio. Tak już ogarnię. Nie ogarniam, ale aż tak się tym nie przejmuję, szczerze mówiąc. Bo wiesz, to może być bardziej przydysta. Że to jest jednak niepokojące. To znaczy, ja akurat nie jestem aż tak bardzo zaskoczony, bo jakoś od dawna jakoś tymi teoriami spiskowymi się zajmując, wiem, że one niestety po obu stronach uwodzą i że im bardziej nawet ktoś jest przekonany o tym, że jest taki właśnie bardzo racjonalny i zupełnie odporny na tego typu uwiedzenia, to jest właśnie paradoksalnie tym bardziej na nie podatny. Natomiast rzeczywiście jest jakoś paradoksalne to, że dzisiaj czytamy w gazecie, która przecież przez wiele, wiele lat stawiała opór
bazowaniu na teczkach i wyciąganiu z nich jakichś nieuprawnionych, bez aparatu krytycznego wniosków, która przestrzegała przed teoriami spiskowymi, która też wielokrotnie w tonie dość, powiedziałbym, prześmiewczo-ironicznym komentowała różne z kolei w latach 90. po prawicy rozwijające się teorie spiskowe, w myśl których wszyscy są rosyjskimi agentami. No i teraz nagle, w momencie, kiedy relacje władzy się odwróciły, używa się tego typu narracji po to, żeby jakoś rzeczywiście chyba tą swoją sytuację zracjonalizować. Myślę, że tak. Nie da się przecenić siły resentymentu, wściekłości, żalu, który towarzyszy, no jak to mówisz, tej bańce, czy temu środowisku, które od 15 roku nie rządzi Polską, a jest przekonane, że te rządy się należą im jak psu zupa, bo po prostu tak jest, bo oświecona Polska powinna nią rządzić, a skoro rządzą ludzie, którzy lubią disco polo, no to jest jakiś poważny problem z całą konstrukcją. I to się przepisuje na różnego rodzaju działania, które o zgrozo nie przynoszą żadnych rezultatów. Na tym polega cały problem pewnie. A powiem, Darek, poruszasz te tematy u siebie w raporcie o stanie świata. Chodzi mi o takie kraje jak Turcja, Izrael, też pewnie Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Chodzi mi o to, nasza polaryzacja, a te inne polaryzacje. Jak patrzysz sobie, porównujesz, to czy na ile to jest jakaś uniwersalna tendencja tych czasów, a na ile są te różnice między tym, co się dzieje w Polsce, a na przykład właśnie w tych wymienionych. Tu mi najbardziej Turcja i Izrael przychodzą do głowy, ale używaj jakichś też przykładów. Myślę, że w większości krajów Zachodu tego typu tendencje występują i ta polaryzacja jest ogromna. Te kraje, które wskazałeś, są różne od Polski, kompletnie, prawda? Myślę, że polaryzacja w Izraelu jest większa niż w Polsce, dlatego że tam jest oczywiście kontekst bezpieczeństwa i to takiego bezpieczeństwa, które po prostu zagraża istnieniu kraju, prawda? To jest rzecz podstawowa. W obu czy w trzech wypadkach Polski, Turcji czy Izraela najmniej chyba w tym wypadku, ale na pewno Polski i Turcji, to jest tak, że zarówno Erdoğan, jak i Kaczyński odwołują się do ludzi, którzy czują się wyobcowani, prawda? Erdoğan zaczął od tego, że przywrócił głos religijnym Turkom, którzy nie mieli takiego głosu przed jego rządami i na tym zbudował swoją konstrukcję, prawda? I na tym zbudował swoją siłę. Oprócz tego, że budował ją na ogromnym sukcesie gospodarczym tego kraju na początku jego rządów, tam w latach 2000 i do pewnego stopnia jeszcze w 2010. W przypadku Izraela, tutaj myślę, że też trzeba brać pod uwagę bardzo silną rolę jednostek, a właściwie jednostki, to znaczy Benjamina Netanyahu, który po prostu dzieli ten kraj tak, jak dzieli kraj Kaczyński, czy dzieli kraj Tusk. Prawda, z naszej strony. W przypadku Netanyahu jest to o tyle niebezpieczne, że on po prostu on wprowadził do rządu, nie wiem jak ich nazwać, faszystów. No, chyba to jest odpowiednie słowo. No, ludzi, którzy byli, których poglądy w Izraelu nie miały miejsca w mainstreamie. Nie było dla nich miejsca w mainstreamie. To jest dla tego kraju niebezpieczne. Myślę z drugiej strony, że przypadek Izraela jest taki, że to jest na tyle silny kraj i na tyle silne ma instytucje, zwłaszcza jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, że on sobie da radę. Przypadek Turcji jest też ciekawy, prawda? Bo jakby się zastanowić, jak to jest możliwe, że w takim kraju jak Turcja, w kraju autorytarnym, dyktatorskim, dyktator zdobywa 49,5% głosów w wyborach. Dlaczego on sobie nie dosypał? Dlaczego sobie nie dosypie tego, wiesz, tam tych nie wiem, ilu, 10 milionów czy 20 milionów? Dlaczego tego nie robi?
Może postawiliśmy na uczelnię, może demokracja zadziałała. Nie, demokracja nie zadziałała. Myślę, że to jest akurat sprawa polityczna. Znaczy, pomyślał sobie, że nie musi. Że miałoby więcej kłopotów ze strony Zachodu, ze strony Stanów Zjednoczonych, gdyby wyszło na jaw, że te wybory są sfałszowane. A ponieważ one są i tak, one nie są sfałszowane, ale są nieuczciwe, więc i tak je wygra. Tak, wygra je dwa tygodnie później. A wyobrażasz sobie taką już zupełnie jeszcze przewrotkę, że on tak naprawdę dostał 52, ale kazał sobie odjąć 2,5, żeby Zachód mu nie powiedział... No i tu wchodzimy to w teorię spiskową. Nie, bo niektórzy już na wisieci tak odpalił tymi, wiesz... Ale to absolutnie jest możliwe. No pewnie. Czemu nie? Albo zgłosili się do niego jacyś pokorni i pilni zwolennicy i powiedzieli, mistrzu, dosypiemy ci. A on mówi, nie wolno. Nie wolno, musi być uczciwy. A Stany w tym kontekście? Chodzi mi o, wiesz, polaryzacja, wojna kulturowa, wiesz, podział, obostrzenia. No to jeszcze bardziej, prawda? No bo tam... Właściwie każda rzecz w tej chwili to z tego arsenału wojny kulturowej, tak? Czy to będzie aborcja, czy to będzie rasa, czy to będzie płeć, czy to będzie edukacja, wszystko to budzi tak ogromne emocje i tak wielkie podziały w społeczeństwie, że dochodzimy właściwie do jednej rzeczy, to znaczy do takiego pytania o to, czy demokracja, która polega na tym, że zwycięzca bierze wszystko, to jest najlepszy ustrój, na jaki nas stać. Ja nawiązuję do tej książki, która ostatnio się pojawiła, Umówmy się na Polskę, do tego ruchu, prawda, który sugeruje, żeby zastosować metodę geopolityczną do demokracji, to znaczy podzielić Polskę na regiony, ponieważ wiadomo, że na Podlasiu ludzie głosują na PiS, a w Warszawie głosują na PO, to żebyśmy stworzyli zestaw Polsk, tak jak Szwajcarzy mają różne Szwajcarie, nas też na to stać, żebyśmy mieli zestaw różnego rodzaju Polsk, które funkcjonują w nieco inny sposób. To jest, wydaje się tak na pierwszy rzut oka, bardzo ciekawa i zachęcająca moim zdaniem propozycja. No poza tymi mniejszościami w każdej z tych Polsk. No, nie wiem oczywiście w praktyce, jakby to miało wyglądać i czy to rzeczywiście służyłoby temu, że ta sfera dobra wspólnego, o którą teoretycznie wszystkim nam chodzi, prawda, żeby ona się poszerzała, czy też po prostu nie będzie tak, że ja jeszcze w tej chwili cały czas czuję lojalność wobec ludzi z Lublina, prawda, nie mam problemu z tym, żeby moje podatki szły na biednych w Lublinie, czy na jakieś tam rzeczy związane z ludźmi, którzy nie są z mojej rodziny, ani nie myślą tak samo jak ja. Natomiast w momencie, kiedy byśmy tego rodzaju podziały stworzyli i je zadeklarowali, bo to trochę to mi wygląda na taką legalizację instytucjonalną polaryzacji. To znaczy nie walczymy z tym, tylko godzimy się, jesteśmy inni, nie będziemy tacy sami, nie ma między nami przepływów, więc dobra, zostawmy się przynajmniej w spokoju, żeby się nie bić. Skoro nie ma takiej możliwości, żebyśmy się dogadali w sprawie aborcji, a nie ma, prawda? Nie ma takiej, każde rozwiązanie prawne, na przykład w dziedzinie aborcji, polega na tym, że jedna strona zgładza totalnie drugą stronę. Ale to sugeruje, żeby każdy ten rejon... To nie ja sugeruję, tylko żeby autorzy tej książki, taka jest propozycja. Poczekaj, o której książce? O książce, która wyrasta z tego ruchu Umówmy się na Polskę. Jak się nazywa? Tytuł książki nie pamiętam. Aha, okej, dobra. Ale no jest to dostępne. Dobra. W Warszawie aborcja legalna, na Podlasiu nie. Na Podlasiu zakazano. Na przykład, prawda? Tak jak w Stanach. I no tak, jest to, tylko że to nie, no, trzeba by było rzeczywiście raczej, żebym nie relacjonował poglądów autorów, tylko żeby autorzy sami się wypowiedzieli na ten temat, ale tak jak ja rozumiem tą propozycję, to jest próba nie tyle stworzenia państwa federalnego, ile stworzenia państwa, w którym ludzie, którzy nie są w stanie funkcjonować i zgodzić się na coś, żyliby w stanie pokoju.
Powiedzcie, ja się zastanawiałem mocno przy tym, dając Tomkowi głos, jak wyszła książka Rozmowa Karoliny Wigury z Tomaszem Terlikowskim. Są bardzo ciekawa, są też typowe, że co Karolina zebrała szamba na głowę, że jak ona w ogóle może siadać z kimś tak odrażającym jak Terlikowski itd., itd. Czytałem tą książkę. Jest to po prostu fantastyczna rozmowa dwójki zupełnie ludzi o różnych poglądach, którzy no, robią jakieś takie protokoły rozbieżności, tak? Pełny szacunek dla Karoliny i dla Tomasza. Niemniej, na przykład jak mówimy o aborcji, no to oczywiście ja mam takie poglądy jak ma Karolina i na koniec dnia, no właśnie co zrobić, no? To znaczy, ja uważam, że aborcja powinna być legalna. I to jest zasadnicze pytanie. To znaczy, nie dogadasz się z ludźmi, którzy uważają, że to jest zbrodnia, która powinna być karana. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się dogadali w tej dziedzinie. Myślę, że jest kilka innych tematów, które bardzo trudno by było na poziomie Polski ustalić. Nie wiem, małżeństwa jednopłciowe prawdopodobnie też bardzo trudno. Znaczy, realnie kończy się to tym, że jeżeli wygrałaby wybory lewica, to by wprowadziła rozwiązania, które są nieakceptowane dla bardzo dużej grupy ludzi w Polsce. Tak samo jak kiedy wygrywa prawica, wprowadza rozwiązania, które są nieakceptowane dla bardzo dużej grupy ludzi w Polsce. I to jest propozycja wyjścia z tego pata. No. Panie Tomaszu. No właśnie się zastanawiam, na ile to jest realistyczne, nie tylko w sensie praktycznym, jakby to miało wyglądać, jakby to można było przeprowadzić, ale na ile to jest psychologicznie, w sensie psychologii zbiorowej, realistyczny plan, no bo jak popatrzymy, nie wiem, na Warszawę, właśnie Lublin, albo różne inne miasta czy miejscowości, no to przecież nie jest tak, że mamy do czynienia z taką jednolitą społecznością, która w Warszawie wyznaje takie poglądy, a powiedzmy w Lublinie Warszawa inne. No nie, ale jesteśmy w stanie się przynajmniej, wiesz, to znaczy mniej ludzi będzie wkurzonych, może w ten sposób. No, mniej ludzi będzie wkurzonych, bo wiesz... No może tak, może tak. Jakkolwiek już sobie wyobrażam z kolei wyjazdy masowe albo przeniesienia do różnych innych aglomeracji po to, żeby tam walczyć o zdobywanie tych kolejnych przyczółków, na przykład. Katyniu Wajdy ten na moście. Jedni uciekają na wschód, drudzy na zachód. Myślę, że to rzeczywiście jest rodzaj kapitulacji i o ile takie systemy się do pewnego momentu sprawdzały w takich państwach, których poczucie wspólnoty jednak i takiej wspólnoty instytucjonalnej było silne, o tyle dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, w których w jakimś sensie taki system funkcjonuje, też właśnie te wszystkie wojny kulturowe, polaryzacje i coraz bardziej napiętą sytuację mamy, no bo rzeczywiście... No ale są też dobre przykłady, Szwajcaria jest dobrym przykładem. No tak, to jednak inne społeczeństwo, wiesz, inne społeczeństwo, inna historia. Nie tak daleko. No, inny też chyba stan aktualny. Nie przyglądam się jakoś uważnie polityce szwajcarskiej, ale sądzę, że tam nie ma takich rozstrzałów, podziału bardzo intensywnych, jak w tej chwili Polska. Ale może dlatego, na przykład może dlatego, że w każdej sprawie się próbują dogadać, prawda? Że w każdej ważnej sprawie jest jakieś referendum, które... Politycy są niepotrzebni, to znaczy w tym sensie, skoro przy każdej dużej sprawie wypowiadają się ludzie, no to policy są po to, żeby zarządzać państwem. Ja myślę, że jednak pytanie jest nie tyle o to, jak wszystkich przekonać do tych samych poglądów, tylko pytanie jest o to, jakie są granice tolerancji dla różnic. To jest chyba podstawowy problem dzisiaj też w Polsce. Ja wychodzę z takiego założenia, że no, pewna bazowa właśnie zgoda na ustrój demokratyczny zakłada także pewien poziom frustracji, który wynika z tego, że niekoniecznie zawsze rządzą ci, którzy w pełni mnie reprezentują. Niekoniecznie jest tak, że władza zawsze wyraża moje przekonania. Może być tak, że wyraża właśnie przekonania osób, z którymi ja się gruntownie nie zgadzam, ale rozumiem ten bazowy poziom takiego demokratyzmu jako uznanie właśnie wszystkich stron za równoprawne w tym sensie, że współuczestniczące w budowie sfery publicznej, no i jako uznanie ich za strony, które wprawdzie
rzeczywiście wygrywając wybory zaczynają w sferze symbolicznej, prawnej, społecznej dominować, ale zarazem robią to też z jakimiś granicami poszanowania dla autonomii tych, którzy mają przekonania inne. To jest oczywiście pewien model idealny. Tak. No ale to jest... Tak. Ale no, to... Mamy przykłady, nie wiem, Stanów Zjednoczonych czy Brazylii, w której w momencie, kiedy ludzie głosują przeciwko rządowi, następuje wzmożenie polityczne, ludzie wychodzą na ulicę, dopuszczają się przestępstw i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest, to oczywiście możemy sobie wymyśleć, że tak, że demokracja właśnie polega na tym, na czym, jak to zrelacjonowałeś, natomiast no, w praktyce to tak nie wygląda i wracając do tego, czego spytałeś, o co spytałeś na samym początku, tak? Izraelczycy wyszli na ulicę, są na ulicach, to cały czas jest w ramach prawa. No, czy to tam, się, tam było nawet, ale, z którymi wojskowi zaczęli się wypowiadać. Czy to się utrzyma w ramach prawa? Nie wiem. Być może się nie utrzyma. Ale to też tak nie wygląda, bo różne rzeczy się wydarzyły i mamy do czynienia z różnymi procesami właśnie i kulturowymi, i społecznymi, i politycznymi, które doprowadziły do sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, w której właśnie, tak jak w Polsce, tak jak w Stanach Zjednoczonych, w innych miejscach, jeżeli są dwie strony z grubsza podziału politycznego, to każda uważa, że tej drugiej nie powinno być. To znaczy, ta druga się nie mieści w ogóle w polu dopuszczalnego myślenia o państwie. A propos tego, co myślałem, gadałem się z znajomym dziennikarzem, to rozmawialiśmy o tych różnych rzeczach, które się dzieją, ponieważ najchętniej by zapadł w śpiączkę do wyborów, jeśli obudził później. Lepiej, wtedy lepiej nie będzie. Znaczy, chodzi mi o to, czy macie jakieś pomysły czy przykłady schładzania tego, bo podżegaczy po obydwu stronach jest po prostu multum i to świetnie się sprzedaje i tak dalej, i tak dalej, ale wydawało mi się, w sumie mimo wszystko jeszcze nadal się wydaje, że na przykład ta Ukraina, w sensie wojny, była jakąś tą jedną z nielicznych zjawisk, które te nasze zwaśnione plemiona wojowników jakoś uspokajały, bo wiedziały, że to jest żywotny interes nas, Polaków, państwa polskiego, no i pomijając aspekt moralny, że po prostu Ukraińcy mają prawo do swojej niepodległości, tak, i się bronić przed agresorem. Ale czy wy widzicie jakieś pozytywne przejawy bądź możliwości właśnie schładzania tego naszego nieustającego polsko-polskiego konfliktu? Wiesz, no, na swoją, oczywiście nie wielką skalę, no, ale robią swój raport o stanie świata, no to widzę, jakich gości zapraszasz z tej strony, z tamtej strony jakoś... No tylko tak możemy to robić, to znaczy na tyle, na ile nas stać, to możemy to robić. Natomiast czy można uprawiać politykę inaczej, bo to jest tak naprawdę to pytanie. Mi się wydaje, że ostatnią nadzieją Europy był Macron, który próbował... Mówisz o rynku wewnętrznym, francuskim, tak, o modelu. Na francuskim rynku tego typu model i się przejechał, to znaczy jest znienawidzony przez bardzo dużą grupę Francuzów, no bo równocześnie oczywiście nie zrezygnował z polityki, nie zrezygnował z reformowania kraju, nie zrezygnował z podejmowania decyzji. W momencie, kiedy wchodzimy w sferę właśnie podejmowania decyzji, i we Francji to mogą być sprawy społeczne czy sprawy dotyczące rynku pracy, w Polsce to będą sprawy dotyczące tak zwanego światopoglądu czy spraw związanych z funkcjonowaniem nas jako społeczeństwa. W innych krajach to będą inne tematy, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby w tej chwili dało się inaczej uprawiać politykę, chyba że się rzeczywiście zaproponuje jakąś bardzo, bardzo świeżą, bardzo nową formułę, ale... Czyli co, mamy taki, powiedziałbym, trójkąt, taki podział jak na Pacyfie, tak? Jedno plemię, drugie plemię i taka jedna trzecia, która po prostu emigracja wewnętrzna, byle z dala od... No zobaczymy, jak to będzie w wyborach, ile ludzi w ogóle pójdzie do wyborów, to wtedy będziemy wiedzieli, ile jest na emigracji. Ile nie jest w stanie w ogóle w tym uczestniczyć.
Ja myślę, że jest jakaś grupa ludzi, którzy są już tym jednak zmęczeni i którzy oczekiwaliby trochę innego kierunku i innej narracji niż ta taka skrajnie spolaryzowana, operująca już wyłącznie narracjami spiskowymi, wzajemnie delegalizująca się i tak dalej. Ten przykład książki Tomka Terlikowskiego i Karoliny Wigury jest ciekawy, bo po pierwsze ta książka, z tego co wiem, się bardzo dobrze sprzedaje i też na spotkania przychodzi bardzo dużo ludzi i ci ludzie są żywotnie zainteresowani i wyrażają się entuzjastycznie i o samej książce i w ogóle o tym geście takiego spotkania i rozmawiania. Zresztą przecież ty jedno spotkanie prowadziłeś, to na pewno masz też taką obserwację. Z drugiej strony ja też często jakoś szukam takich komentarzy, przejawów takiego myślenia trochę innego i je znajduję w różnych miejscach w internecie, ale też w różnych rozmowach z ludźmi. Mam wrażenie, że jednak zmęczenie takim bardzo intensywnym sporem jest ogromne, a tylko to zmęczenie pogłębiać będą takie wywiady jak z generałem Noskiem, choć w dalszej perspektywie moim zdaniem to w ogóle napędza PiS-owi głosy, ale o tym to jeszcze można ewentualnie porozmawiać. Natomiast z tą książką było tak, że kiedy ona się ukazała, to właściwie po obu stronach tej polaryzacji były głosy oburzenia, to znaczy z prawej strony demonstracyjnie tego nie czytano, bo uznano, że Terlikowski już w ogóle nie jest prawicą, zdrajcą i tak dalej, i że dlaczego Karolina nie porozmawiała tam, nie wiem, z X, Y, Z, bo oni tak naprawdę tutaj są reprezentantami prawicy. Natomiast ze strony takiej naszej liberalnej, lewicowej był z kolei właśnie atak na Karolinę, że ona w ogóle wyciąga tego Terlikowskiego, a on przecież takie straszne rzeczy wcześniej mówił, więc nie można go autoryzować. I widać było, ja miałem takie wrażenie, że w ogóle nikomu ta rozmowa nie tylko nie jest niepotrzebna, ale jest wręcz nie na rękę, żeby tak do takiego spotkania doszło, ponieważ jakby właśnie polityką świadomie lub nieświadomie realizowaną po obu stronach jest polityka no platform, nie rozmawiać, nie należy w ogóle wchodzić w rozmowę, w dialog, należy wyłącznie przyjść i ustanowić swoje zasady, swoje prawa i swoje przekonania. No i to niestety rzeczywiście jest sytuacja, w której trudno sobie wyobrazić jakieś wyjście, albo w której trudno... To znaczy, słuchajcie, bo dziwicie się, że tego typu rzeczy jednak znajdują... Tak, ale jest cała masa ludzi, którzy kupują, czytają i czują ulgę, jak to czytają. Ale dlatego, że tak samo jak istnieją te bańki pisowska, antypisowska, platformiana, antylewicowa i tak dalej, tak samo istnieje bańka ludzi, którzy chcieliby normalności, albo nie wiem, chcieliby dialogu. Interesuje ich, co myślą inni ludzie. Nie redukują drugiego człowieka do jego poglądów. Na przykład spotykają kogoś, kto ma inne poglądy i mówią, tak, no ciekawe. Ciekawe, nie bardzo się zgadzam, ale ciekawe. I ta grupa jest całkiem spora. Nie chcę opowiadać o swoim doświadczeniu, ale krótko nawiążę. Mnie się też kiedyś wydawało, że to, co ja robię, że Tygodnik Powszechny, prawda? Publiczność Tygodnika Powszechnego to jest sufit 30 tysięcy czy ileś tam osób. No tak nie jest. Jest znacznie więcej ludzi, którzy oczekują na treści, które nie polegają na tym, że się wykoślawia myśli innych ludzi, że się karykaturyzuje innych, że się pluje nienawiścią do innych, że przedstawia się świat w formie zero-jedynkowej. Nie, jest bardzo duża grupa ludzi, która tego nie chce. Dlaczego to się nie przepisuje na politykę? No dlatego, że polityka chyba z definicji jest inna, to znaczy z definicji polityka dzieli, nie łączy, no polityka partyjna, polityka, która nie służy do opisywania świata, tylko do dzielenia świata, do zdobywania władzy. Tak, zdobywa się władza, jak się zniszczy przeciwnika. Więc pewnie tutaj nie ma... Jedno wtrącenie idealistyczne znowu. Otóż powtórzyłem sobie jakiś czas temu film, który pamiętam kiedyś oglądałem jako taki nastolatek wczesny, czyli film W Solidarności z tam bodaj 91 roku.
przez BBC realizowany w Polsce o tych pierwszym rządzie solidarnościowym. I tam jest mnóstwo kuluarów, są ci wszyscy ojcowie założyciele nowej, młodej polskiej demokracji. To był jakiś skandal wtedy u nas, czy nie? Możliwe. Jakaś afera, jak zwykle. Możliwe. No tam jest ta cała historia z konfliktem pomiędzy Wałęsą a na przykład Jerzym Turowiczem. Jest ta słynna scena, kiedy... Spójrz pan, w ten moment nie będziesz pan miał gorączki. To tak. To powinno być motto tego kraju dzisiaj po prostu, wiesz... Powiesz coś, że rozumiesz czyjś pogląd, to w ogóle... Ale tylko jedna taka krótka myśl, że powiem szczerze, oglądałem ten film z ogromną jakąś taką z jednej strony nostalgią, z drugiej strony poczuciem straty, bo jak się tam posłucha tych dyskusji, które ze sobą toczą ci ludzie, jak się wejdzie w ten klimat w ogóle myślenia o państwie, o Polsce, oczywiście, że tam były różnice, był harcujący Wałęsa, były różne problemy i antagonizmy i emocje też niezwykle silne. Natomiast poziom kultury, jakiejś próby rozumienia siebie nawzajem, rozmawiania o sprawach istotnych, to w ogóle w porównaniu z tym, co jest dzisiaj, był z innej zupełnie planety, no, ale jednak to pokazuje, moim zdaniem, że to jest możliwe, że to nie jest tak, że tego nie może. Tylko nie uciekajmy znowu w to, dobrze. Że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej. No bo było. Dobrze. Wiesz, w niektórych miejscach było lepiej, w niektórych było gorzej. Oczywiście. Ale ja tylko mówię o tym, że taka rozmowa jest możliwa. A może wtedy ulegliśmy tej wielkiej ułudzie, że wszyscy się ze sobą zgadzają, co zostało oczywiście, ta bańka pękła w 90-tych latach, kiedy się okazało, że jednak nie wszyscy... Oczywiście, potem się wszystko rozsypnęło, to prawda. To się wszystko rozsypało. I może po prostu jesteśmy skazani na to, żeby w tych podziałach do pewnego stopnia... Ale wiesz co, podziałach, których się nie da zasypać. Na poziomie politycznym u nas, teraz cokolwiek sądzić o jego inicjatywie politycznej, poglądam, no, trochę próbował to robić Hołownia, prawda? Mówię, używam czasu przeszłego, no bo życzę był w sumie dobrze, natomiast chodzi mi o to, że była jakaś taka próba, no, czyli mówienia bez agresji, wiesz, wnoszenia jakichś komponentów programowych, a nie na zasadzie, że tamten jest zdrajcą, a ten sprzedawczykiem, coś w tym stylu. Jakby to rynek tego nie kupił za bardzo. No i teraz... To też chyba dlatego, że trudno było, przypuszczam, odbiorcom, powiedzmy po takiej z tej grupy potencjalnych wyborców Koalicji Obywatelskiej trochę odróżnić właściwie, jaka jest ta podstawowa różnica, na przykład jeśli chodzi o program czy propozycję polityczną pomiędzy koalicją a Hołownią, i też myślę, że jednak zasała go w pewnym momencie ta logika radykalizmu politycznego i musiał się jednak w jakiś sposób wyraźnie opowiedzieć, a te młyny polaryzacyjne mocno działają, no i też oczywiście uruchomiono bardzo silnie taką narrację. Ale ja jeszcze zastanawiam się jedną rzecz a propos tego, znaczy nie chcę wchodzić na tą polską politykę i tak dalej, bo Trzaskowski w 20 roku, powiedzmy, że ta kampania była pod hasłem, może nie powiedzianym wprost, ale kto nie przeciw nam, ten może być z nami. No i 10 milionów prawie wygrał te wybory. No wiadomo, że ale mówię, to był dosyć pozytywny przekaz. O czym teraz jest generalnie ten przekaz, wygrała linia Tuska, kto nie z nami, ten przeciw nam, kto nie z nami, ten zdrajca, już to są ataki na media ostatnio i tak dalej, tam mówię na niepisowskie media, że przez niepisowskie media PiS wygrywa i tak dalej. Czyli co, że z jednej strony mamy tutaj 10 milionów, a wnioski płyną z tego, że jednak bardziej się kalkuluje na ostro. Nie no. To pewnie jest tak, że PiS ustawia agendę polityczną, PiS ustawia formułę, w jakiej polityka jest toczona w Polsce i nie ma od nich lepszego. Nie ma kogoś, kto potrafi to odwrócić. Nie patrz na mnie tak, jakby dalszy ciąg mojej wypowiedzi zawierał metodę, bo ja nie wiem, jak to zrobić, ale ja nie jestem politykiem. Chciałem jeszcze zapytać się teraz, Ruanda czy Ukraina? Co wolisz? Ruanda, bo jest to dużo szerszy temat. Więc tak, ty mi poleciłeś, ja kupiłem, znaczy to jest ta książka po angielsku
Pokażę okładkę, żeby zacząć. Jest to książka o Rwandzie, autorka Michaela Rong, jedna z lepszych, bardziej ciekawych dziennikarek, reporterek piszących o Afryce. Tu w ostatnim tygodniku, czy przedostatnim tygodniku powszechnym, napisałeś o tej książce, a ja o niej mówię dlatego, że... Właśnie streść proszę to, co napisałeś w tygodniku powszechnym, a ja wtedy zadam pytanie. To jest książka, która nie tyle podważa, ile obala pewne mity związane z całością myślenia na temat tego, czym jest Rwanda. Żeby było od razu, żebyśmy się pozbyli jednej rzeczy, w żaden sposób nie podważa ludobójstwa, które zostały dokonane przez Hutu na Tutsi w 1994 roku. Natomiast bardzo silnie podważa sposób, w jaki opowiada się o tym. To znaczy sposób, w którym nie ma miejsca na kontekst, w którym mówienie o przyczynach politycznych uznawane jest za negację ludobójstwa, w którym nie mówi się o zbrodniach dokonanych przez Patriotyczny Front Rwandyjski, czyli tę siłę, która w lipcu 1994 roku wyzwoliła kraj, czy po prostu opanowała kraj i przegoniła całą masę ludzi, którzy uciekli wówczas do sąsiedniego Kongo, wśród których byli w bardzo dużym stopniu ludobójcy, ci, którzy się tego ludobójstwa dopuszczali. Natomiast to jest książka, która w zasadzie podważa całą konstrukcję myślenia Zachodu na temat Rwandy. Myślenia, które w dużym stopniu pokrywa się z tym, co rząd rwandyjski serwuje Zachodowi od 1994 roku, czy od 1995 roku. Nie ma tutaj mowy o zbrodniach RPF-u, jak mówiłem, nie ma mowy, nie ma miejsca na ofiary Hutu, które ginęły i które nie tylko, to nie jest tylko ta część tak zwanych umiarkowanych Hutu, którzy nie zabijali Tutsi, ale to jest część ofiar, która była mordowana przez Tutsi, przez Patriotyczny Front Rwandyjski w czasie, kiedy prowadził ofensywę od 90 do 94 roku, właściwie od 91. To jest przede wszystkim, moim zdaniem, książka, która stara się rozbroić pewien sposób myślenia obecny nie tylko w przypadku Rwandy, ale w ogóle przy okazji analizowania dużych wydarzeń politycznych czy historycznych, w których nie chcemy widzieć za dużo. Przypadek Rwandy jest o tyle ciekawy i o tyle ważny, że on w zasadzie zawiera mnóstwo rzeczy, które nas niepokoją, z którymi mamy problem, prawda? Bezczynność Zachodu w 1994 roku. Takie przekonanie z gruntu rasistowskie, że ludobójstwo w Afryce jest spowodowane przez naturę tychże ludzi, prawda? Że to po prostu diabeł przez nich przemówił i się zaczęli mordować, prawda? W przeciwieństwie do, nie wiem, do byłej Jugosławii w tym samym czasie, gdzie były różnego rodzaju elementy polityczne, a w Rwandzie no to po prostu diabeł, tak? Metafizyka. Bo zresztą, kiedy mówimy o Afryce, czy myślimy o Afryce, bardzo często ona jest funkcją tychże naszych wyobrażeń na tematy różne. I ona się z tym, ona to rozbraja, a rozbraja to przy pomocy niesamowicie wciągającej historii, w której opowiada o serii zabójstw dokonywanych przez władze rwandyjskie na przeciwnikach politycznych, zabójstw dokonywanych głównie, choć nie tylko, poza granicami kraju. Kilka takich przypadków jesteśmy w stanie prześledzić. Ona zwłaszcza opisuje przypadek Patryka Karegayi, czyli szefa wywiadu rwandyjskiego, który został, byłego szefa, który został zamordowany przez ludzi Kagamego, czyli prezydenta obecnego w 2014 roku w RPA. Tak, zresztą tytuł Nie przeszkadzać angielski ma podwójne znaczenie, bo to jest ta zawieszka na drzwiach hotelowych, którą zostawili mordercy, Nie przeszkadzać, a oczywiście też drugie znaczenie, Nie przeszkadzać Kagamemu, władzom rwandyjskim. Tak, tylko książka jest głównie o tym, że
fakt, że to się stało, to nie znaczy, że powinniśmy dawać carte blanche na dyktatorskiemu rządowi, który niszczy ludzi w tej chwili. Ale też jak zrozumiałem, to akurat z twojego tekstu, daje wiele też wyjaśnień przyczyn ludobójstwa, nie tak czarno-białych, jak jest pokazywane... No, to nie jest tak, że przez 4 lata przed 1939 rokiem Żydzi atakowali Niemcy z sąsiedniego kraju, mordując ludzi. Na to robił RPF. To nie jest tak, że w przypadku Hutu, skąd ich strach między innymi się brał? No, z tego, że byli gnębieni w sąsiednim Burundi, który kiedyś Rwanda i Burundi to był jeden kraj, byli gnębieni, byli zabijani, były pogromy przeciwko nim tak samo. Więc ona wskazuje po prostu na pewne fakty, które w żaden sposób nie usprawiedliwiają tego, że 800 tysięcy ludzi zginęło i zostali oni zamordowani przez sąsiadów. W żaden sposób to nie usprawiedliwia. Co najwyżej może ci powiedzieć, co kierowało tymi ludźmi. I nie wiem, pytasz się o to, czy my w ogóle powinniśmy się nad tym zastanawiać, czy powinniśmy po prostu odpuścić i powiedzieć... Sam się zastanawiam. I powiedzieć... sam siebie pytam, wiesz, myślałem... Skoro tak wiele ludzi zginęło... No tak, to Primo Levi mówił, tak? Ja go cytuję w tym tekście, prawda? Że czasami nie należy rozumieć, bo zrozumienie bywa usprawiedliwieniem. Tylko że Primo Levi całe życie próbował zrozumieć. Nie wiem, jak nie próbujemy zrozumieć, no to się poddajemy. To znaczy jak nie próbujemy w ogóle opisać świata, nawet jego najbardziej ponurych, najbardziej okropnych stron, to się poddajemy. To... Czy też chyba stajemy się podatni bardziej na to, żeby tego typu sytuacje się powtarzały, jeśli właśnie odmawiamy rozumienia w imię takiego wyłącznie moralnego kategoryzowania, które jest oczywiste, potrzebne i bez z kolei tego aspektu moralnego, no również na niebezpieczeństwo popadnięcia w podobne sytuacje się wystawiamy, ale myślę, że w ogóle jest problem zawsze z rozumieniem zła, ale tego, które wyrządzają ci, z którymi my się nie identyfikujemy. To znaczy chętniej rozumiemy to zło, które sami czynimy albo które uczynili ci, z którymi jakoś czujemy się związani. Wtedy uruchamiamy te wszystkie sposoby interpretowania, właśnie uzasadniania, rozumienia i tak dalej. Natomiast kiedy robią to ci, których postrzegamy jako naszych antagonistów, wrogów, przeciwników, no to wówczas tego zrozumienia mieć nie chcemy. To też w skali mikro widać w tych polaryzacyjnych dyskusjach, że jeżeli jest jakaś brutalna, przemocowa wypowiedź kogoś ze strony naszej, no to wówczas, no, że się zdenerwował, że trochę przesadził, że no, ale tu trzeba zrozumieć, że tutaj to mu się wydarzyło wcześniej i tak dalej. Kiedy coś analogicznego mówi ktoś ze strony przeciwnej, to wówczas nie mamy żadnego na to usprawiedliwienia w cudzysłowie, tylko uważamy, że to jest straszna cecha charakteru tego strasznego człowieka i tych strasznych ludzi, ale w tego typu przypadkach wydaje mi się, że to i w tym sensie to jest, wydaje mi się, bardzo, nie znam tej książki, ale na podstawie tego, co Darek napisał i powiedział, wydaje mi się ona bardzo interesująca, że właśnie tego typu prace, które próbują problematyzować takie oczywiste, oparte także na tych metafizycznych mitologizacjach przekonania, że tutaj mamy diabła, a tutaj mamy ofiary diabła, które próbują pokazać jakieś mechanizmy, które stoją za rozprzestrzenianiem się przemocy, za tym, jak do niej dochodzi, co za nią stoi, no że to są rzeczy bezcenne. Wiesz, to jest to samo pytanie dotyczące Wołynia. No to, czy z faktu, że Ukraińcy dokonali rzezi, dokonali ludobójstwa, ma wynikać to, że w ogóle nie rozmawiamy na temat tego, co robili Polacy wcześniej, prawda? No rozmawiamy. Czy to relatywizuje zbrodnie dokonane przez Ukraińców? Moim zdaniem nie. Czy to zostanie wykorzystane przez polityków po to, żeby je relatywizować? Tak. To mam...
Skoro no to chciałem... dokładnie ten mechanizm zajdzie, przepraszam, tylko jedno zdanie, że po stronie polskiej to, co robili Polacy, będzie umniejszane, dokładnie. Usprawiedliwiane. Tak a to, samo, co... jak dzieje się po drugiej stronie. Po drugiej stronie jest dokładnie to samo. W sensie jest, bo to jest akurat jeden, mówię, Wołyń, coś, co się wymsknęło w ostatnich dniach poza ten prosty podział, bo w sumie zaczęło się od wywiadu dla Onetu rzecznik prasowy MSZ-u, jakby sugerował, że Ukraińca, w zasadzie prezydent Zełenski, powinien tutaj wykonać jakieś ruchy. Dosyć ostro odpowiedział ambasador Ukrainy. No i zrobiło się gorąco, ale na przykład o tyle nietypowo jak na Polskę, że... No ale mieliśmy przedstawiciela parlamentu, który wyraźnie próbuje wyciszyć emocje. Tak, więc chodzi mi o to, że nie pokrywają... na agenturę rosyjską jest dziwne. Padały głosy, jedni mówili, że no, mimo wojny nie można odpuszczać tematu Wołynia, mówię po naszej polskiej stronie, a inni to się nie pokrywało z podziałami politycznymi, a inni, że w momencie, kiedy Rosja trzyma but na gardle, jeden z braci Karnowskich, na gardle Ukrainy, to nie jest ten czas, żeby z tym wychodzić. I powiem tak, ja od razu przyznam, ja jestem raczej w tej frakcji, że niech Ukraińcy najpierw wygrają wojnę. Nie zgadzam się, szanuję Witolda Jurasza, nie zgadzam się akurat w tym wypadku z nim, że nigdy nie ma dobrego czasu. To naprawdę nie jest dobry czas. Ale rozumiem argumentację inną, natomiast jak jest wasze zdanie? No, w lipcu jest 80. rocznica. To jest mnóstwo różnych wrażliwości, no więc jest to, co dla mnie jest najważniejsze, czyli Ukraińcy walczący na śmierć i życie o los swojego kraju. Z drugiej strony, no, jest w Polsce setki tysięcy, miliony ludzi, dla których ludobójstwo na Wołyniu, no, to jest trauma rodzinna idąca przez pokolenia. I gdybyście byli tym, co uważacie? Znaczy, jakie powinniśmy mieć podejście? Darek. No, mnie korci, żeby wykazać optymizm. Proszę Cię bardzo, bardzo słowo daję. To znaczy, i to wykazać optymizm w stosunku do polityków. Wydaje mi się, że jesteśmy w tak dziwnej sytuacji, że w interesie wszystkich leży, żebyśmy doszli do jakiegoś porozumienia, które nie będzie przyklepaniem, polsko-ukraińskiego, które nie będzie przyklepaniem rany, tylko będzie początkiem drogi. Tak jak Francuzi z Niemcami się dogadali dlatego, że politycy, bo to od polityków wyszło, prawda? Myślę, że ludzie się nienawidzili przez bardzo długi czas po wojnie, zwłaszcza Francuzi Niemców. Ale na skutek pewnych działań politycznych, przywództwa, udało się doprowadzić do porozumienia. I ja widzę tutaj takie miejsce na to, że w związku z tym, że jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, w związku z tym, że jest wspólne zagrożenie, w związku z tym, że jest szansa na zbudowanie przestrzeni, która dla obu państw jest bardzo interesująca pod każdym względem, gospodarczym, politycznym, społecznym, jest szansa na nadanie Europie jakiegoś nowego wymiaru, nowej dynamiki dzięki sojuszowi polsko-ukraińskiemu, że ta sprawa może, znaczy nienawiść może paść ofiarą tej sytuacji. I to by było idealnie. To wydaje mi się, że jest możliwe do zrobienia. Wydaje mi się, że również, że potrzebny jest gest ukraiński w tej chwili. Tej sprawie. Ale w tej chwili mówisz teraz, dzisiaj czy w lipcu? Nie, no niekoniecznie dzisiaj, ani jutro, ale w okolicach 80. rocznicy, tak. Że tutaj powinien taki gest się pojawić. Bo mnie, rozumiesz, te gesty, żebyśmy mieli jasność, te gesty się pojawiają, prawda? Tak. Jest, słychać cały czas o tym, że te emocje, jeśli chodzi o historię, one ustają. Ale przydałby się rzeczywiście gest pewnie rzeczywiście ze strony prezydenta. No mnie właśnie zastanowiło tylko ta rzecz, że ten wywiad z tym rzecznikiem Jasiną, że no przecież... No wymknęło mu się, niepotrzebnie to mówił, no po prostu. Wiesz, no bo jest relacja mega bliska prezydentów Dudy nie i Zełenskiego, no więc tam... Nie powinien tego mówić, tak mi się wydaje.
Inna sprawa, że to wiesz, oczywiście jak to w Polsce od razu spotkało się z kontrą po prawej stronie, że to niemalże spisek Onetu, żeby wyciągnąć z biednego, naiwnego rzecznika. Nie, coś... nie, no może dobrze przeprowadzony wywiad. Ale wiesz, znowu biją po głowie, w tym momencie dziennik, bo to Magda Rigamonti chyba robiła, więc że ona tam tak. W ogóle, wiesz. A Gutowski wygra PiS-owi wybory, bo zrobił film o papieżu. Poczekajcie, czy mamy to, mamy to. Książki, właśnie, bo ty chciałeś powiedzieć, że książka Dzieci Kronosa, jak rozumiem... Tak, no przyniosłem dwie, tak. Wiesz, cały czas narzekamy na to, że nie ma autorów, że cały czas to samo czytamy w kółko na okrągło, ci, to którzy czytają, a to jest... bo... I jeden i drugi. To są takie zacznijmy, moje... bo to się śmiesznie komponuje, bo ty przyniosłeś Szalew i ja tak. Szalew. Kuzynka. To ty mów o swoim Szalewie, a ja powiem o swojej Szalew. Tak, to jest autor, lobby. Którego, nie wiem, czy to, to być może wstyd, ale ja go odkryłem kilka miesięcy temu. Jeden z takich bardziej znanych autorów, niedawno zmarł niestety, izraelskich, ale nie tak bardzo znany w Polsce, jak właśnie choćby jego kuzynka. To jest realizm magiczny, ja bym go to tak nazwał. To jest izraelska odpowiedź na Borgesa i na Marqueza i Vargasa Llosa. Tylko, że to jest opowieść o wspólnocie, pokoleniu rosyjskich Żydów, którzy przyjeżdżają budować Izrael i spotykają ich nieprawdopodobne historie, których nawet nie będę próbował opowiedzieć. Jest to opisane w sposób baśniowy. Jeśli chcesz się przenieść do świata, w którym to wszystko, o czym rozmawialiśmy, jest nieobecne, natomiast obecne są ludzkie emocje, ludzkie relacje, obecna jest wyobraźnia przede wszystkim i piękny język, to jest to. Meir Szalew, a ja ceruję Szalew, jego kuzynkę. Ja odkryłem ceruję Szalew kilka lat temu, tak pewnie z 5-6 lat temu i się absolutnie zachwyciłem. Znaczy to po prostu studium psychologii w jej wykonaniu, relacji męsko-damskich, rodzinnych, ale też nieprawdopodobne, bardzo subtelne splecenie. Znaczy ona, czytałem gdzieś w jednym z wywiadów, gdzie mówi, że w Izraelu wszystko jest poniekąd polityczne, w związku z czym nawet życie prywatne jest polityczne. Więc o tym, jak ta wielka polityka rzutuje na te najprostsze relacje międzyludzkie. To jest historia dwóch kobiet, tajemnica, przeszłość, moment, kiedy Izrael uzyskuje niepodległość w 1948, pomoc do dzisiaj, no, tajemnica, sekret, miłość, utrata, coś absolutnie wspaniałego. Także Szalew. Można zrobić taki dwupak w ogóle po prostu, wiesz, rodzina na swoim, taka promocja widzę w sklepie, także polecam. Los wyszedł w zeszłym tygodniu i to jeszcze zaraz, a to może co, na zmianę zrobimy? Nie, to wiem, zaraz Tomek pokaże swoje, ale muszę, tak. Tomek dla dzieci napisał, jak mają dzieci? Spotkanie z filozofią. Jak mają dzieci na imię? Nie, dzieci w wieku, tak myślę, 6, 7 lat, to znaczy to jest ta seria Czytam sobie i poziom trzeci to jest dla takich dzieci, 5-7 lat, które już jakoś tam zaczynają czytać samodzielnie i nie sprawia im to takiej bardzo poważnej trudności. To jest taka opowiastka w pierwszej osobie pisana o tym, jak to filozofia o sobie sama mówi. Zastanawiałem się właśnie, jak napisać książeczkę filozoficzną dla dzieci i pomyślałem, że może bohaterką uczynię filozofię, która właśnie bezpośrednio do dzieci się zwraca i o sobie opowiada. No i tak napisałem. Tak wyszło. Czyli dzieci, szanowni państwo, to zaraz podaj mi twoje książki. Proszę bardzo. Którą chcesz pierwszą? No możemy Piotra Kępińskiego. W cieniu Gran Sasso. Tak, to są już, to jest już kolejny tom esejów włoskich Piotra Kępińskiego.
tym razem o abruzji. On te abruzje bardzo dobrze zna, ma tam koneksje rodzinne, a ja to wiem, bo też go znam od lat. I znalazł, myślę, Piotr, jakiś taki własny język pisania i własną perspektywę o zresztą różnych krajach, w których mieszka, bo też napisał o Litwie świetną książkę i też wspólnie z Herkusem Kunciusem napisali taką rozmowę Polaka z Litwinem, ale to są takie eseje pokazujące mniej znaną część Włoch i pisane z takim założeniem, żeby szukać właśnie nie tam, gdzie zazwyczaj się szuka, to znaczy chodzić raczej po mniej uczęszczanych szlakach, rozmawiać ze zwykłymi ludźmi, pokazywać raczej to, co niekoniecznie najoczywistsze i najpiękniejsze. Świetnie się to czyta i naprawdę super są te historie. Od razu ma się ochotę do Abruzji pojechać. A to jest o duchach książka. Słuchajcie, zachwyciła mnie ta książka w ogóle. Gdzieś zupełnie przypadkiem na nią trafiłem, bo nie znałem autora, ale zobaczyłem, że wydawnictwo literackie o duchach wydaje, to pomyślałem, że to musi być coś ciekawego. Pseudonim Olgi Tokarczuk. Nie, to jest właściwie taki rozległy reportaż, coś między reportażem a esejem. Autor jest wytrawnym tropicielem spraw nieoczywistych i tajemniczych, ale sceptycznym racjonalistą, żeby nie było. To znaczy jest człowiekiem, który nie twierdzi, że duchy istnieją i nie przekonuje nas, że na pewno one funkcjonują w jakichś światach astralnych, tylko jeździ po Ameryce, odwiedza te takie najbardziej znane i trochę mniej znane nawiedzone miejsca, domy stare, hotele, różne inne punkty i opowiada historię tych duchów, które tam się pojawiają, szukając w tych historiach drugiego dna. I zawsze się okazuje, w każdym z tych rozdziałów tej książki, który to każdy rozdział jest innemu miejscu poświęcony, że gdzieś pod spodem jest jakaś zupełnie inna historia. To znaczy, że te opowieści o duchach i te duchowe legendy, one często służą ukryciu jakiejś prawdy, na przykład o przemocy właśnie, która gdzieś została komuś wyrządzona. One są formą egzorcyzmowania własnej historii, a czasem są właśnie próbą wypowiedzenia czegoś, co w żaden inny sposób nie mogło zostać wypowiedziane. Poza wszystkim to w ogóle jest świetny przewodnik po Stanach Zjednoczonych. To znaczy ja, jeśli mi się zdarzy jeszcze być w Stanach, to zamierzam się przejechać po tych miejscach tutaj opisanych przez DK'a i je odwiedzić, bo niektóre są naprawdę fascynujące. Niektóre też znamy z różnych horrorów, na przykład Amityville na przykład, albo inne takie miejsca. Więc świetna książka, super się ją czyta i jest też pięknie przetłumaczona. To dajmy, kto tłumaczył. Jerzy Kozłowski. Tak. I Darek Rosiak finiszuje. No tak, tutaj to już jest duży kaliber. To znaczy mówimy o Siergieju Lebediewie, który jest wielkim, wielkim pisarzem rosyjskim, mieszkającym od jakiegoś czasu, myślę, że od dekady w Niemczech. Bardzo jasno wypowiadał się na temat Rosji, współczesnej Rosji Putina. Nie mówię to po to, żeby go bronić, bo on nie potrzebuje mojej obrony. To jest literatura, która, nie wiem, niektórym się kojarzy z Sołżenicynem. On był nawet nie młody, bo ja patrzę 81 rok. 81 rok to jest jeszcze bardziej rozbrajające i przerażające, że tak można pisać w takim wieku. To jest człowiek, który opisuje przestrzeń grozy, okrucieństwa, przestrzeń smutku, przestrzeń braku litości, przestrzeń beznadziei, jaką stała się Rosja, i próbuje znaleźć korzenie tego, opisując, akurat to jest historia rodziny o niemieckich korzeniach. Autor cofa się do czasu gułagów, tak jak w ogóle w swoich książkach opisuje. Być może z tego się wzięły te porównania z Sołżenicynem, ale on jest po prostu 100 razy lepszym pisarzem niż Sołżenicyn. Jeżeli miałbym w ogóle do kogokolwiek go porównywać, to jest Zwiagincew. To znaczy, to jest ktoś taki, kto dotyka istoty Rosji. Jeżeli chcemy przynajmniej otrzeć się o
o taką wyobraźnię, która gdzieś tam nas prowadzi właśnie do zrozumienia, czym jest Rosja, to jest autor, który nie może zostać pominięty. Proszę bardzo. Klaroscuro, to jest takie małe wydawnictwo, oni wydają niesamowite rzeczy, mam kilka kolekcji. A powiedz mi, Darek, bo ja zadaję sobie to pytanie, no, wstety, niestety, w przypadku każdego rosyjskiego autora, a jak on po 24 lutego? No, zdecydowanie wystąpił przeciwko Putinowi. Napisał taki tekst o rasizmie współczesnej Rosji. Więc tutaj nie ma wątpliwości. Nie ma powrotu do Rosji, dopóki ona jest tym, czym jest, a nic nie wskazuje na to, żeby się stała jakimkolwiek innym krajem, więc to jest człowiek, który będzie żył poza Rosją i będzie o niej pisał całe życie, tak jak Polacy, którzy wyjechali z Polski w czasie wojny czy przed wojną i byli skazani na nią do końca życia. Dziękuję panom serdecznie za wizytę. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu wam za oglądanie. Dziękuję szczególnie ciepło tym, którzy na zrzutka.pl / śniadanie Mellera finansują powstawanie tego programu. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.